104. rocznica odzyskania niepodległości w gminie Szemu godnie, uroczyście i licznie. Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości miały miejsce w tym roku w Kielnie. Jednym z głównych punktów uroczystości było oddanie czci pomordowanym za ojczyznę przy odnowionym pomniku partyzantów tajnej organizacji wojskowej Gryf Pomorski na tamtejszym cmentarzu. To właśnie w tym miejscu zostały złożone ciała gryfowców, którzy walczyli w oddziale porucznika Lepera. Zginęli w walkach z Niemcami w obronie Rzeczpospolitej pod Koleczkowem. Wymordowano w pierwszych miesiącach II wojny światowej. Niemcy wymordowali od 30 do 50 tysięcy patriotów największych w 400 miejscowościach, głównie w Piaśnicy, tutaj najbliżej. I wywieziono wiele osób, dziesiątki tysięcy osób z tego miejsca do generalnego gubernatorstwa. To odpowiedzią na to było utworzenie tajnej organizacji wojskowej Gryf Kaszubski. Gryf Kaszubski został potem przemianowany na Gryf Pomorski 6 lipca 1941 roku i walczył. A w 1942 roku porucznik Alfred Leper, nauczyciel, tutejszy mieszkaniec, zgromadził wokół siebie około 20 partyzantów, którzy walczyli w jego oddziale. Cała trzynastka, wieczna cześć i chwała bohaterom z ziemi kaszubskiej, którzy bronili tej ziemi i bronili też ziemi polskiej, żeby ta część przy morzu była zawsze w rękach Kaszubów, którzy wiernie służą Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Uroczystości Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w kościele w Kielnie, podczas której mieszkańcy modlili się zarówno w intencji ojczyzny, jak i naszej małej ojczyzny, jaką jest gmina Szemut. W trakcie mszy zapalono świecę intencyjną z logiem 50-lecia powstania gminy, inaugurując tym samym rok jubileuszowy. Po uroczystościach kościelnych tłumy mieszkańców wraz z pocztami sztandarowymi, flagami Polski, flagami z logiem 50-lecia gminy oraz tablicami wszystkich 23 sołectw przemaszerowali ulicami Kielna do Centrum Sportowego, gdzie miał miejsce dalszy ciąg obchodów Święta Niepodległości. A pod budynkiem Centrum Sportowego sam pan wójt serwował wszystkim gorącą grochówkę. Zmieniło się totalnie podejście, ja myślę, że naszego narodu nawet, tak, do tego, co to jest patriotyzm. Patriotyzm dzisiaj zmienia w ogóle swoją formę. To słowo inaczej brzmi, kiedy był czas pandemii. Inaczej brzmi dzisiaj, kiedy za granicą bezpośrednio wszyscy nasi sąsiedzi walczą tutaj z najeźdźcą. Widzimy pewnie, rozmawia się o tym w rodzinach, na imprezach rozmaitych, czy to czasem kogoś nie dotknie. Czy mówi się głośno o sytuacji, która zmienia się na kraju? Była wielka globalizacja, teraz czas znowu się zmienia. Przyglądamy się temu, co dzieje się w samej Unii Europejskiej. Żyjemy w ciekawych czasach. Natomiast cieszę się z tego dzisiaj, że tak wielu mieszkańców terenu naszej gminy wspólnie świętuje. Świętuje tą niepodległość, która dzisiaj ma nową formę, można powiedzieć, tak? Bo naprawdę możemy się cieszyć z tego, pomimo że są różne kłótnie, właśnie może cieszyć się z tego, że nad nami żadne bomby i jeszcze jakieś inne rzeczy nie latają. Józef Piłsudski, marszałek, przekazał na pewno taką wiedzę związaną z tym, że nie sztuką jest uzyskać niepodległość, ale sztuką jest to ją utrzymać. W jego historii czytamy też, jak współpracował z rządem. Także też były pewne tak zwane sytuacje, kiedy musiał reagować. 11 listopada jest naprawdę świętem bardzo szczególnym, gdyż wtedy faktycznie po wielu latach, po ponad 120 latach odzyskaliśmy niepodległość. To jest coś, czego się nie kupi w sklepie, a tylko może wywalczyć krwią, honorem, jak to mówi Bóg, honor ojczyzna, walecznością.
Myślę, że dzisiaj słowo wolność, niepodległość, samorząd po prostu nabiera takiego nowego znaczenia. Co to jest wolność? No, myśmy słyszeli, jak babcia nam opowiadała, tak, dziadek opowiadał, wspominali rozmaite czasy zaborów, jak ich tam pradziadkowie wspominali, oni swoje czasy tutaj z okupacji. Nam się wydawało, to wszystko dzisiaj jest za dalekie. Dzisiaj słowo wolność ma w ogóle nowy charakter. Myślę, że nowy taki, jakby nowa wartość jakby tego słowa. Na nowo odkrywamy, co tak naprawdę, kim był Piłsudski, co działo się w tym roku 1918, niby aż 100 lat temu, ale z drugiej strony wcale aż nie tak długo. Doceniamy to przy okazji 50-lecia gminy, czym też jest samorząd. I ja to dzisiaj też naocznie widzę, że to jest różnorodny zlepek rozmaitych ludzi, którzy no, mają rozmaite pomysły. Każdy z nas jest inny, ale potrafimy razem się zebrać i tego dnia świętować. No i ja za ten przekaz tutaj, który idzie do reszty mieszkańców z tego dzisiejszego święta, z tego inauguracji półwiecza naszej gminy, no chciałbym serdecznie wszystkim podziękować i przy okazji zapraszać na kolejne eventy, które w gminie przez najbliższy rok tutaj się będą działy. Nie zabrakło także oprawy artystycznej. Na scenie odbył się koncert Gminnej Orkiestry Dętej oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, a także koncert zespołu regionalnego Koleczkowianie i Małgorzaty Kaszubowskiej. Słońce przykuli nas rozprąg i spójrzenia ciężka odbrwi. Znowu urodzi nam zboża Pan złoty kusz. Dokonano też prezentacji loga samorządu na jubileusz 50-lecia oraz harmonogram uroczystości w 2023 roku wraz z nową identyfikacją wizualną gminy. Naszym mieszkańcom, tym, którzy żyją, mieszkają na terenie gminy Szemud, chciałbym życzyć przede wszystkim z okazji Święta Niepodległości wiele, wiele radości, spokoju przede wszystkim i satysfakcji z tego, że żyjemy w Polsce, że żyjemy na Kaszubach, w tej mniejszej ojczyźnie i za to, że razem potrafimy przechodzić przez kolejne lata, kolejne jubileusze. Cieszmy się z 11 listopada 2022 roku i cieszmy się przez najbliższy cały rok, gdzie będziemy razem świętować dzisiaj zainaugurowaną rocznicę 50-lecia gminy. Wszystkiego dobrego! Przed dniu uroczystości niepodległościowych w Bojanie miał miejsce doroczny przegląd piosenki patriotycznej, w którym wystąpiło aż 17 wykonawców w różnych kategoriach wiekowych. Od przedszkolaków do młodzieży z 8 klas szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Uroczystość obchodów Święta Niepodległości zakończył i uświetnił wielki koncert patriotyczno-religijny, który odbył się w niedzielę w kościele Świętego Mikołaja w Szemudzie. Podczas tego wydarzenia wystąpiła m.in. orkiestra reprezentacyjna Marynarki Wojennej z Gdyni i ksiądz Robert Kaczorowski, który za zasługi dla wymienionej orkiestry został odznaczony pamiątkową oznaką. A wszystko to dla Niepodległej. Yeah.